Początki polsko-litewskich stosunków, liczone od XIII wieku, to przede wszystkim sąsiedzkie zatargi, wzajemne walki i najazdy. Później sojusz Władysława Łokietka z Giedyminem, 1385 Unia w Krewie. Od 1401 do połowy XVI wieku łączyła nas tak zwana Unia Personalna, dwukrotnie zresztą zrywana. Przełom stanowi dopiero rok 1569 i Unia Lubelska. W jej wyniku powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, funkcjonująca do czasu rozbiorów. A pod zaborczym panowaniem Litwa i Wileńszczyzna dzieliły los Rzeczpospolitej. Powstańcze zrywy, zsyłki na Syberię. Nic więc dziwnego, że Józef Piłsudski w roku 1918 widział swe ukochane Wilno w granicach odrodzonej Rzeczpospolitej. Jednak okazało się to dużo bardziej skomplikowane niż jeszcze chociażby pół wieku wcześniej. Wileńszczyzny, droga do Polski i dwie kwietniowe daty wiążące się z tą drogą, drogą do niepodległej, będą tematem naszej audycji. Owe wspomniane daty to 16 kwietnia 1919 roku, początek tak zwanej operacji wileńskiej. Także 16 kwietnia roku 1922 przyjazd Józefa Piłsudskiego do Wilna, co de facto oznaczało włączenie tak zwanej Litwy Środkowej w granice niepodległej RP. To, co dla Polaków żyjących, czy choćby urodzonych w dwudziestoleciu międzywojennym było oczywiste, niekoniecznie musi być zrozumiałe dla naszych młodszych słuchaczy kojarzących Wilno jako stolicę państwa istniejącego jako niepodległe od marca 1990 roku. Litwa, Wileńszczyzna, Wilno, a żywioł Polski. Jak to wyglądało, panowie, na przestrzeni chociażby XIX i XX wieku? Niewątpliwie Wilno było miastem zdominowanym przez żywioł Polski. To było miasto polskie. Ta polskość Wilna jeszcze bardziej została wzmocniona w czasie dwudziestolecia międzywojennego, gdzie prawie 200-tysięczne miasto było zamieszkiwane w zdecydowanej większości przez Polaków. Później mniejszość narodowa kolejna, która tam zamieszkiwała ten obszar, to byli Żydzi, Białorusini, Litwini tak naprawdę stanowili końcówkę tego ogonka mieszkańców Wilna. Tak samo to się przekładało na terenie Wileńszczyzny. Oczywiście były powiaty, jak Oszmiański, Wileński, zdominowane przez ludność polską, natomiast były też obszary, gdzie ta ludność litewska też stanowiła znaczącą grupę mieszkańców. Sami Litwini stanowili w mieście Wilnie niecałe 2% ludności, więc to jest dosyć mało. Nie możemy tutaj mówić o jakiejś dominującej roli tego żywiołu. Zresztą samo określenie na przestrzeni wieków, proszę zobaczyć, jak się zmieniało. Synonim Litwina oznaczał niejako Polaka w tym momencie również. Polaka z Litwy było to zakorzenione między innymi przez tych wiele lat kultury polskiej. No to gdzie ten żywioł litewski dominował na Litwie? Kowieńszczyzna? Kowieńszczyzna, tak. Przede wszystkim Kowieńszczyzna i to jest ten obszar, gdzie tendencje państwowo-twórcze, jeżeli chodzi o samodzielny byt litewski, były najbardziej odczuwalne, gdzie narodowość litewska była najbardziej reprezentowana i nacjonalizm litewski miał najszerszą podstawę społecznego poparcia. Panowie, ale praktycznie od początku utraty niepodległości przez Polskę Wileńszczyzna, no i Litwa dzieliły losy korony. No patrzmy rok 1794. Mamy insurekcję kościuszkowską, ale też insurekcję wileńską. Kampania napoleońska i tutaj Mickiewicz, jego pan Tadeusz chyba najlepiej oddaje tę atmosferę i gotowość walki o wolną Polskę. Na rok 1830 wybucha powstanie listopadowe w Warszawie. Niemal natychmiast jego echa mamy na Litwie, Żmudzi i Rusi Białej. Tutaj można przywołać choćby obraz Jana Rosena pokazujący Emilię Plater na czele kosynierów. Rok 1863, powstanie styczniowe. No kto dotkliwiej zapłacił za ten zryw, jeśli nie właśnie Kresy, konfiskaty majątków, szubienice, rozstrzelania. Prawie 60% zesłanych na Syberię to właśnie mieszkańcy Litwy, także Białorusi. Pokazuję jeszcze jedną rzecz, że walka o Polskę na Litwie nie była rozdzielana z jakimś dążeniem separatystycznym tego obszaru. Wręcz przeciwnie. Można traktować, że również Litwini chwytali za broń o Polskę? Tak, w pewnej masie również też. No oczywiście pojawiały się tendencje związane z oddzielaniem się od narodowo-wyzwoleńczego ruchu polskiego. Ale jak spojrzymy również na kwestie ojców założycieli II Rzeczypospolitej, ten wkład polityków, żołnierzy, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości, to wielu pochodziło z Wilna, z Wileńszczyzny. Tutaj te korzenie były dość mocne.
tutaj bym nie rozdzielał ruchu narodowo-wyzwoleńczego na lwowski, wileński, poznański, krakowski, bo tak naprawdę tutaj ta kultura polska, myśl polityczna polska, narodowa czy socjalistyczna, ale stworzona przez środowiska polskie, oddziaływała w takim samym wymiarze, w jednym kierunku, odzyskanie niepodległości. Tutaj te tendencje separatystyczne, one się dopiero tak naprawdę chyba narodziły wraz z wybuchem I wojny światowej. Tym bardziej, że wiadomo było, że mapa polityczna po I wojnie światowej, Wielkiej wojnie, nie będzie taka sama. Że Europa zostanie przebudowana nie tylko społecznie, ale również politycznie. Więc pewne tendencje, które wcześniej funkcjonowały, ale były, nazwijmy sobie to, marginalne, jeżeli chodzi o oddziaływanie społeczne, nabierały szerszego znaczenia, szerszego zakresu i mogły przez to stawać się tendencjami, tak jak ruchy państwowo-twórcze poszczególnych narodów, tendencjami w danym obszarze coraz bardziej dominującymi. I też tak się stawało w Prebałtyce. Jeśli Litwa do roku 1918 wchodziła w skład Imperium Rosyjskiego, to zwróćmy uwagę, że już 16 lutego roku 1918 mamy akt niepodległości Litwy. Litewska Rada Państwowa proklamowała Królestwo Litwy, acz zależne od cesarstwa niemieckiego. To już jest początek tej litewskiej państwowości w wieku XX. Tak, są te kroki już takie instytucjonalne. Nie tylko hasła, nie tylko myśl programowo-polityczna, nie tylko działalność kulturalna, literacka, prawda, ale już konkretne działania o charakterze instytucjonalnym. I oczywiście wykorzystanie tej koniunktury, która wówczas wystąpiła. Z jednej strony sytuacja rewolucyjna i wojenna, jeżeli chodzi o wojnę wewnętrzną w Rosji, a z drugiej strony ofensywa, zakończona sukcesem ofensywa niemiecka przeciwko Rosji bolszewickiej w 1918 roku. Myślę, że należy dodać, że nie bez znaczenia były tutaj zabiegi dyplomatyczne, więc zaborcy, którzy mieli swoje placówki dyplomatyczne, oni tutaj mieli troszeczkę decydującą rolę. Ale ten 16 lutego 1918, gdy proklamowane zostaje Królestwo Litwy, już może nam, Polakom, a w zasadzie ojcom ówczesnej Rzeczpospolitej rodzącej się, dać do zrozumienia, że ta Polska, która zapewne powstanie, już nie będzie taką samą Polską, jak ta przedrozbiorowa. No niewątpliwie tak. A czy wtedy w środowiskach polskich, jeżeli chodzi o kształt terytorialny przyszłej, odrodzonej, powojennej Polski, ścierają się dwie główne koncepcje. Inkorporacyjna i koncepcja federacji. Inkorporacyjna, czyli zmierzająca do tego, że odtwarzamy w tym takim bardzo maksymalistycznym ujęciu granice państwa polskiego, zwłaszcza na wschodzie, sprzed 1772 roku, ale przede wszystkim wchłaniamy te obszary, które historycznie i pod względem demograficznym są polskie i mamy do nich prawa. I mieliśmy kiedyś do nich prawa polityczno-historyczne. Natomiast koncepcja federacyjna zakładała, że dążenia poszczególnych narodów państwowo-twórczych już się tak wyartykułowały, że nie można ich zatrzymać. Więc te państwa będą na pewno istniały. Tylko w tej koncepcji federacyjnej została nakreślona przez socjalistów, tutaj głównie przez Józefa Piłsudskiego, pewna rola dla tychże państw. A mianowicie, że te państwa powstaną, będą funkcjonowały na wschodnich obrzeżach Rzeczypospolitej Polskiej, będą stanowiły swoisty kordon sanitarny. Bufor kordon sanitarny Rosji. Przeciwko Rosji, każdej, żółtej, czarnej, czerwonej, jaka Rosja funkcjonowała, taka była postrzegana jako Rosja ekspansywna, imperialna i trzeba było stworzyć bufor polityczny i terytorialny, który będzie tą ekspansję opóźniał, wyhamowywał i da tak naprawdę czas do przygotowań polityczno-gospodarczo-militarnych. Tylko, że pojawiało się drugie pytanie. Czy koncepcja federacji będzie odpowiadała państwom, które Polska by do tej federacji chciała zaprosić? Czy dążenia państwowo-twórcze tych państw, tych narodów poszczególnych, będą tak naprawdę dopuszczały swego rodzaju kompromis na początku swojej drogi państwowo-twórczej, kompromis przede wszystkim terytorialny w kontaktach z Polską? Bo tutaj nie jest to żadną tajemnicą, do Wilna i Wileńszczyzny pretensje wysuwają środowiska litewskie. Z drugiej strony koncepcja federacyjna nie wyobrażała sobie funkcjonowania Wilna i Wileńszczyzny poza granicami Polski. A więc u jej podstaw tak naprawdę legło od samego początku pewne kłopoty w bilateralnych relacjach pomiędzy Polakami a Litwinami, Polakami a w mniejszym stopniu Białorusinami, a przede wszystkim Polakami a Ukraińcami. Tym bardziej, że 2 listopada, mówimy o roku 1918, już powstaje niepodległa Republika Litewska. Droga do niepodległej. Zwróćmy uwagę na sytuację Polski w roku 1918, tej właśnie świeżo odrodzonej Polski. Polski, która no, musi zaczynać od zera absolutnego, ażeby nie zniknąć z mapy Europy. No a te początki to przede wszystkim stworzenie jakiejś siły i na to stawia Józef Piłsudski, bo mamy wokół tylko wrogów. Tak, a czy niewątpliwie co uzyskiwaliśmy? Tylko
to, co wywalczyliśmy. Kazus powstania wielkopolskiego, kazus przede wszystkim walk na wschodzie. Co w marcu 23 roku Rada Ambasadorów zatwierdzi, nie de jure, tylko de facto, to będzie linia wywalczona siłą polskiego oręża. Tymczasem jesteśmy jeszcze w roku 1919 w jego początkach i zbliżamy się do tej pierwszej z wyznaczonych dzisiaj, wspomnianych dzisiaj dat. 16 kwietnia roku 1919. Początek krótkiej, bo raptem pięciodniowej, ale uwieńczonej powodzeniem tak zwanej operacji wileńskiej. No tak, znaczy ten rok 19 pokazał jedną rzecz, a mianowicie sam początek tego roku, że bez poparcia militarnego nie wytworzymy atrybutów, które nam się przełożą na ukształtowanie naszych granic. Musieliśmy tą siłę oręża budować. To był pierwszy wyznacznik. Chcemy mieć niepodległą Polskę? No to musimy otworzyć siłę zbrojną, musimy ją bronić. I co się okazuje? Już w 1918 roku bolszewicy, realizując założenia operacji Wisła z kierunku północno-wschodniego, właśnie przez Wileńszczyznę, idą w kierunku centralnych ziem polskich. Wówczas to docierają 5 stycznia i zdobywają Wilno. Wilno staje się miastem zajętym przez bolszewików. Od bolszewików wojska polskie są oddzielone jeszcze kordonem armii niemieckiej, Oberorstu, ale ona za chwilkę będzie ewakuowana. Pojawi się problem, kto wejdzie na te pozycje. Od Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny, aż po Polesie, prawda? No i tutaj mamy ten czas kilkumiesięczny, żeby się przygotować do tego, że jeżeli myślimy o koncepcji inkorporacyjnej albo federacyjnej, to i tak musimy odzyskać Wilno. Stąd pojawia się ta magiczna data 16 kwietnia 19 roku i podjęcie ofensywy na kierunku wileńskim. Gdzie ścieramy się z Litwinami. Dokładnie tak. Oczywiście, że tak. Tutaj przede wszystkim przeciwnikiem jest strona bolszewicka, główny rywal w tym regionie, w tym czasie. Natomiast dążenia do przejęcia po bolszewikach Wilna i zabezpieczenia tego obszaru wysuwa również kształtująca się Litwa Kowieńska. Tylko jej siła militarna, możliwości aprowizacyjne, logistyczne i tworzącego się wojska litewskiego są znacznie mniejsze i Polacy tym impetem, szybką akcją byli w stanie wyprzeć bolszewików, wejść na pozycje bolszewickie i tak naprawdę postawić i stronę bolszewicką, a przede wszystkim litewską, przed polityką faktów dokonanych. Taki realpolitik w polskim wydaniu. Trzeba zauważyć, że wtedy Polacy toczyli ciężkie boje na odcinku południowo-wschodnim. Wojna z Ukraińcami była niemalże priorytetem, jeżeli chodzi o kwestie utrwalenia pewnego już wypracowanego kształtu, wywalczonego kształtu terytorialnego państwa polskiego. I przede wszystkim tu się obawiano, czy odciążenie frontu ukraińskiego nie będzie dobrze skutkowało dla kwestii polskiej. I wtedy Piłsudski jako naczelnik państwa doprowadza do tego, że Ignacy Paderewski wysyła misję dyplomatyczną Aleksandra Więckowskiego do Moskwy. On tam się spotyka z tamtejszym ludowym komisarzem spraw zagranicznych Georgi Czyczelinem. Jest kilka wątków, które dyplomaci próbują rozwiązać, ale ta misja kończy się fiaskiem, bo ani w kwestiach zamordowania delegacji Czerwonego Krzyża, ani w kwestiach wymiany jeńców, ani w kwestiach odnalezienia odpowiedzi, dlaczego bolszewicy zajęli Wilno, nie wypracowano jakiegoś wspólnego stanowiska. I dzięki tej niezakończonej żadnym sukcesem misji Piłsudski zdobył atut polityczny pokazujący, patrzcie, z bolszewikami nie da się inaczej rozmawiać, bo też tak mówił, jak siedząc przy jednym stole i mając wycelowany w bolszewika pistolet. Wtedy, jak mamy te atuty militarne, te rozmowy będą przynosiły korzyści. Jeżeli nikt nie mamy, to przegramy i trzeba odzyskać Wilno, bo inaczej na odcinku bolszewickim stracimy nie tylko Wilno i Wileńszczyznę, ale umożliwimy bolszewikom marsz z północy w kierunku Polski centralnej. Wojna na wschodzie, szczęśliwy obrót przybiera dla nas dopiero w sierpniu roku 1920. No, mówimy o wojnie na wschodzie, ale to w zasadzie wojna w centrum, w sercu Polski, wówczas, która się na wschód zaczyna odsuwać. Mamy również później bitwę nad Niemeńską. Tak, ale zanim ten dobry obrót nastąpił, trzeba pamiętać jeszcze o tym, kiedy toczy się marsz bolszewicki Tuchaczewskiego na Warszawę, jest zajęte Wilno i Wileńszczyzna przez bolszewików, którzy dla Litwy Kowieńskiej oddają Wilno i Wileńszczyznę pod zarząd, podpisują z nimi umowę sojuszniczą. I znów trzeba będzie to miasto i te tereny zdominowane przez żywioł Polski odzyskiwać dla Polski. Zdecydowanie jednak była tutaj też rola Litwinów. Nie zapomnijmy o tym, że kiedy właśnie Polska znalazła się w kłopotach, mam na myśli militarne kłopoty, jednak Litwini złamali pakt o nieneutralności. Początkowo zachowywali. W późniejszym okresie jednak wspomagali tutaj działania Armii Czerwonej. Znaczy, nie należy mieć za złe Litwinom, że próbowali wykorzystać dogodną dla nich koniunkturę. Można tylko jedną rzecz podkreślić. Działali przy tym bardzo krótkowzrocznie, bo uważając, że Rosja bolszewicka pozwoli im funkcjonować
samodzielnie w dłuższej perspektywie czasu, to trzeba było albo postępować bardzo nieracjonalnie. Mówiąc krótko, była to postawa samobójcza. No i tutaj dochodzimy do tego zabiegu politycznego, bo nie inaczej przecież trzeba nazwać bunt, no, tak zwany bunt generała Żeligowskiego. Zdecydowanie tak. Żeligowski, dowodzący pierwszą dywizją litewsko-białoruską i innymi oddziałami, miał właśnie się zbuntować. Na polecenie marszałka Piłsudskiego. Oczywiście tak. Tutaj generał Żeligowski otrzymał rozkaz od Piłsudskiego, aby wyruszyć ze swoim wojskiem na Wilno, co było taką troszkę ryzykowną eskapadą, szczególnie dla niego. Dlaczego? Bo tutaj w wypadku niepowodzenia Polska odcinała się od niego. Nie mógł liczyć na żaden tak zwany dzisiaj parasol ochronny. Ale wychodziła Polska z twarzą wobec światowej opinii publicznej. Zdecydowanie tak, chociaż to też miało różne oddźwięki początkowo. Tutaj bym jednak stwierdził, że ja go będę osobiście nazywał majstersztykiem, jak na ówczesne czasy, przyniósł wyznaczone cele. I tym celem jest Litwa Środkowa. Tak. Znaczy, tak. Jeżeli chodzi o bunt Żeligowskiego, te cele, jakie nakreślone zostały, to też nie należy tego jednowymiarowo postrzegać, że Piłsudski tylko chciał wyłącznie odzyskać Wilno i Wileńszczyznę, bo to by oznaczało, że realizuje tak naprawdę już koncepcję inkorporacyjną, prawda? Ale jeżeli popatrzymy, że niemalże równolegle do wydarzeń odbywa się tak naprawdę eskapada Bułak-Łachowicza na Białoruś, czyli tak naprawdę mamy próbę wskrzeszenia jeszcze czegoś, co możemy nazwać ratunkiem koncepcji federacyjnej. Z Litwy Środkowej zrobimy jeden komponent, może stworzymy jakiś piemont na ziemiach białoruskich, wokół którego zbudujemy komponent, który odpowie na nasze tendencje federacyjne. Budowanie wtedy, tego buforu. Tak, a wtedy wymusimy na Litwie Kowieńskiej, że ta, obawiając się izolacjonizmu, wiedząc, że nie będzie w stanie funkcjonować w takiej sytuacji, odpowie pozytywnie na nasze wezwania. Taki mógł być też zamysł, jednak niektórzy historycy wskazują, że taki mógł być zamysł w planowaniu buntu jako pewnego szerszego planu, szerszego planu buntu Żeligowskiego. W rezultacie mamy Litwę Środkową, niby niezależną, acz jeśli popatrzymy na jej parlament, to nazwiska polskie tam dominują i jeśli nie polskie, to Polaków. Z wyruszeniem już, tak, wojsk polskich, wtedy było to zaplanowane i przeprowadzone. Proszę nie zapomnieć, że tam, gdzie generał Żeligowski odebrał rozkaz od Józefa Piłsudskiego, czyli na białostockim dworcu kolejowym w pociągu, bezpośrednio stamtąd wyruszył i już wtedy de facto tworzył rząd przyszłej Litwy Środkowej. Także te działania były, tak jak już wcześniej mówiliśmy, zaplanowane. To nie było ad hoc. Od razu z zamiarem włączenia jej kiedyś w przyszłości w granice Rzeczpospolitej? Najprawdopodobniej tak. A czy niewątpliwie u źródeł tego buntu leży z jednej strony chęć odtworzenia koncepcji federacyjnej, a z drugiej niemożliwość przeprowadzenia wówczas akcji inkorporacyjnej, bo czynniki alianckie były w kwestii przynależności Wilna i Wileńszczyzny przeciwko Polsce, więc trzeba było tak naprawdę wymyślać fortel. Żeligowski zgadza się na ten bunt, nie robi oczywiście tego w sposób taki jednoznaczny od początku, waha się, próbował się wycofać, nawet został skrytykowany przez naczelnika i dopiero podjął się tego działania. Planował odejście na emeryturę, tak? Dokładnie, ale tu jest rzecz dość charakterystyczna. To żywioły polskie dominują w Litwie Środkowej. To nie jest twór w 100% suwerenny państwowo. Nawet jeżeli chodzi o wyznacznik temporalny, czasowy, jak długo ten twór zamierzał funkcjonować, to jego założyciele tego tworu też nie zakładali, że to jest twór na lata. Gospodarczo praktycznie nie miał racji bytu. Był to twór deficytowy. Ponad 200 milionów ówczesnych marek polskich, tyle wynosił deficyt. To pokazywało, jaki był jest stan gospodarki, że nie jest to twór, który może się samodzielnie utrzymać, wyżywić i obronić, co najważniejsze. Przyjęcie wojsk polskich w Wilnie również odzwierciedlało nastroje, jakie na tym terenie panują. Ale żywioł polski witał z wielką sympatią i nadziejami. Oczywiście, że tak. Ja tylko tutaj chciałem podkreślić, że środowiska właściwie piłsudczykowskie i lewicowe zdecydowanie pozytywną opinię wydawały w tym momencie. Zresztą później poparli ją również i endecy, socjaliści, ludowcy, tak? Po części konserwatyści. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że wybory do parlamentu Litwy Środkowej, które się odbyły, pierw uzyskały akceptację wydaną w Warszawie przez Sejm Ustawodawczy. Tam też podjęta była uchwała, w której de facto zezwalano na przeprowadzenie wyborów, a wręcz nawet rozszerzano ten obszar tych wyborów o ziemie funkcjonujące w granicach państwa polskiego. Panowie, dzisiaj już z perspektywy wieku możemy powiedzieć, że nie była to do końca czysta gra ze strony polskiej. Ale skuteczna. Dyplomacja ma polegać na tym, żeby jak najmniejszymi środkami, a najgorsze są środki militarne, a więc tutaj te środki militarne zostały tak naprawdę ograniczone do tej sfery minimalistycznej, żeby uzyskać jak najlepsze efekty. I
I to się udało, bo stworzyliśmy politykę faktów dokonanych. Tak jak Bismarck to robił przez Realpolitik, tak w tym wymiarze Piłsudski zastosował to na odcinku Wilna i Wileńszczyzny i ten obszar zabezpieczył, wcielając, inkorporując do terytorium państwa polskiego. A my zakończmy tę, na swój sposób można powiedzieć, niepewną sytuację Litwy Środkowej jeszcze jedną datą, nawiązującą do kwietnia. 16 kwietnia roku 1922, acz wcześniej jeszcze były inne ważne, może ważniejsze nawet wydarzenia? Były wcześniejsze wydarzenia, bo były wybory do Sejmu. Sejm Wileński zgłasza się do Sejmu Ustawodawczego z prośbą o rozpoczęcie procedur przyjęcia ziem Wileńskiej. To wszystko też, nie ukrywajmy, na swój sposób wyreżyserowane. Tak, no bo partie polityczne wchodzące, istniejące w Sejmie Litwy Środkowej, odzwierciedlały również mozaikę polityczną środowisk Sejmu Ustawodawczego. Później mamy decyzję Sejmu Ustawodawczego przyjmującą, de facto inkorporującą Litwę Środkową do państwa polskiego i w konsekwencji tego magicznego 16 kwietnia 1922 roku w Wilnie pojawia się Józef Piłsudski i dokonuje tak naprawdę już aktu inkorporacji Wilna i Wileńszczyzny w granicach II Rzeczypospolitej. Myślę, że tylko jako szczegół można dodać na zakończenie, że ta akcja była również, miała dobrą oprawę, dzisiaj byśmy to powiedzieli, PR-owską, medialną, tak, tutaj szczególnie między innymi na łamach prasy, ale też i powołanej przez generała Żeligowskiego Gazety Wileńskiej. Jeszcze jedna rzecz, żeby też państwo mieli pewną świadomość, mówiąc, kiedy pan redaktor wspomniał o tej nieczystej grze, my mówimy o skuteczności. Sytuacja wówczas na arenie międzynarodowej stawała się bardzo skomplikowana. To jest 22 rok. Tak naprawdę równolegle z wydarzeniami w Wilnie mamy Rapallo, konferencję w Genui, porozumienie niemiecko-rosyjskie w Rapallo, tworzy się linia rapalska. Okazuje się, że ponad głowami Polski Berlin i Moskwa będą działać na rzecz zniszczenia Polski. W naszym interesie należało zabezpieczać tereny, które na przykład pod względem żywiołu polskiego gwarantowały stabilność polityczną, możliwości mobilizacyjne i przede wszystkim odpowiadały polskiej racji stanu. I tak to się działo w przypadku Wilna, Wileńszczyzny i trzeba było tego bronić. I pomimo tego, że Zachód wówczas nie był nam przyjazny, postawiliśmy go przed faktem dokonanym i w końcu w marcu 1923 roku w wymiarze de facto zaakceptował granice Polski na wschodzie. Co istotne, my rozpatrujemy to z dużą przewagą wiadomości, dokumentów, źródeł, przede wszystkim bagażu lat. Wtedy ówcześni przywódcy nie mieli takich możliwości. Działali troszeczkę, może nie chciałbym tego nazwać po omacku, jednak z pewnym takim badaniem terenu. No i myślę, że chyba gdybyśmy to mieli dzisiaj określać z tej perspektywy czasu i wiadomości, historia przyznała im rację. I można przyznać, że ten 16 kwietnia roku 1922 praktycznie zamykał tworzenie się tych granic, które później, aż do 1939 roku, określiły nam kształt Rzeczpospolitej. Oficjalnie tak, ale jednak nie zapominajmy, że tutaj ta szczególnie wschodnia granica, jak to wspominał jeden z byłych żołnierzy późniejszej formacji granicznej Korpusu Ochrony Pogranicza, nazywał płonącym Meksykiem. Ta wojna trwała praktycznie do 1924 roku. Różnego rodzaju wypady dywersyjne, terrorystyczne, łącznie z 24 rokiem, ponad 200 dużych napadów na wsie, miasteczka na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. To jednak jeszcze jest teren wojny, być może już nie typowych oddziałów militarnych, jednak tamta wojna toczyła się przez cały jeszcze okres początku lat 20. Ale abstrahując od bezpieczeństwa granic, to tutaj trzeba przyznać, że w wymiarze inkorporowania nowych ziem, wydarzenia związane z 16 kwietnia 22 roku zamykały ten proces poszerzania naszego stanu terytorialnego na wschodzie. Później, tylko ten rok 23, marzec, o którym powiedziałem, ta granica została de facto zaakceptowana przez aliantów zachodnich, przez Radę Ambasadorów. I pod tym względem inkorporacja Litwy Środkowej kończyła pewien etap związany z kształtowaniem się terytorialnym państwa polskiego.